Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Pozwólcie Ukochać się Bogu przedstawia godzinę świętą z Jezusem. Pozostań przy mnie w Getsemani i pozwól, aby moja krew zrosiła Cię i umocniła w Twej małości. Nie lękaj się, potęga szatana nie dorównuje mojej. Lubię, kiedy mnie wzywasz. Każde pragnienie Twego serca staje się dla mnie pociechą, bo jest ono jakby komunią świętą za tyle dusz, które mnie nie przyjmują. Upokórz się, pocałuj ziemię i chodź za mną. Pójdźmy do Getsemani, a dusza Twoja niech się napełni uczuciami smutku i goryczy, którymi była wypełniona moja dusza. Najpierw nauczałem tłumy, uzdrawiałem chorych, przywracałem wzrok ociemniałym, a życie zmarłym. Żyłem 3 lata wśród moich apostołów, aby im przekazać swoją naukę. Potem, umywając im nogi i stając się ich pożywieniem, swoim przykładem nauczyłem ich, jak mają się miłować, wzajemnie się wspierać i świadczyć sobie miłosierdzie. Nadeszła godzina, w której Syn Boży, stawszy się człowiekiem, jako odkupiciel rodzaju ludzkiego, miał wylać krew swą i oddać swe życie za świat. Wtedy to zacząłem od modlitwy, aby się oddać woli mego Ojca. Dusze moje umiłowane, uczcie się od swego wzoru, że najkonieczniejszą rzeczą, mimo wszelkich buntów natury, jest poddać się i najwyższym aktem woli wydać się z pokorą na spełnienie woli Bożej, niezależnie od okoliczności. Uczcie się także od Niego, że modlitwa powinna poprzedzać i ożywiać każdą ważniejszą czynność. W niej bowiem dusza czerpie swą siłę w ciężkich chwilach. Tu Bóg się jej udziela, daje jej rady i natchnienia, choćby nawet tego nie czuła. Usunąłem się do ogrodu Getsemani, to znaczy na miejsce samotne. Niech więc dusza szuka Boga z dala od wszystkiego, w głębi siebie samej. Aby Go znaleźć, niech nakaże milczenie wszystkim odruchom natury, które tak często przeciwstawiają się łasce. Niech uciszy usprawiedliwianie miłości własnej i nadwrażliwość, które wciąż usiłują zagłuszyć natchnienia łaski i przeszkadzają jej w spotkaniu z Bogiem. Uwielbiajcie wszelkie Jego zamiary, jakie ma w stosunku do Was, a cała Wasza istota niech się uniża, jak przystało stworzeniu w obecności Stworzyciela. W ten sposób
ofiarowałem się, aby dokonać dzieła odkupienia świata. Równocześnie zaś odczułem ciężar wszystkich katuszy męki, oszczerstwa i obelgi, chłostę i koronę cierniową, pragnienie, krzyż. Wszystko to cisnęło się przed moje oczy wraz z mnogością grzechów, zniewag i zbrodni, które będą popełnione w ciągu przyszłych wieków. I nie tylko widziałem je, ale zostałem w nie przyobleczony. Przyodziany bezmiarem tej ohydy musiałem stanąć przed obliczem mego Najświętszego Ojca, aby błagać o miłosierdzie. Wtedy poczułem na sobie ciężar gniewu obrażonego Boga. Wówczas ja, Jego Syn, ofiarowałem się jako zakładnik, aby Go przejednać i ułagodzić Jego sprawiedliwość. Pod ciężarem tylu zbrodni moją ludzką naturę ogarnęła taka trwoga i śmiertelne konanie, że całe moje ciało pokryło się krwawym potem. O grzesznicy, którzy mi sprawiacie takie cierpienia, czy ta krew przyniesie wam zbawienie i życie? Czy nie będzie dla was przelana na próżno? Jak wyrazić moją boleść na myśl, że ten pot, ta trwoga, konanie i ta krew będą nadaremne dla tylu, tylu dusz? Pocieszaj moje serce. Pozostań przy mnie w Getsemani i pozwól, aby moja krew zrosiła cię i umocniła w twej małości. Wypoczywam w twej małości, ale znajduję także pociechę i ulgę wśród moich oblubienic, chociaż one nie zdają sobie z tego sprawy. Powierzam im dusze, które się zbawiają i wracają do mnie przy ich pomocy. Zatrzymaj mój krzyż, a będę ci mówić o moich tajemnicach. Pocałuj ziemię. To nie twoje zasługi, ale miłość do dusz przyciągają mnie do ciebie. Oto jestem. Przychodzę ci odsłonić uczucia mego serca i wypocząć wśród was. O, jakąż radość sprawiają mi dusze, które umieją mnie przyjąć z radością w sercu. Nieraz bowiem nawiedzam je, przynosząc im pociechę. To znów szukam w nich pociechy dla siebie. One jednak nie zawsze mnie poznają, zwłaszcza wtedy, kiedy muszą cierpieć. Przejdźmy do naszej modlitwy w Getsemani. Zbliż się do mnie, a kiedy ujrzysz, że zalewa mnie morze smutku, pójdź za mną do trzech moich uczniów, których pozostawiłem w pewnej odległości od siebie. Wybrałem ich, aby doznać ulgi, dając im udział w mojej modlitwie i smutku. Jak wyrazić to, czego doznało moje serce, kiedy znalazłem ich pogrążonych we śnie? Jakaż przykrość dla tego, który kocha, gdy zostaje osamotniony i nie może się zwierzyć swym bliskim. Ileż razy serce moje doznaje tego samego bólu, ileż razy szuka ulgi u swych wybranych i znajduje ich śpiących. Na próżno staram się ich obudzić, skłonić do wyjścia z siebie,
ze sfery osobistych zainteresowań, odwieść od czczych i próżnych rozmów. Bardzo często odpowiadają mi, jeśli nie słowami, to swym postępowaniem. Nie mogę teraz. Mam dużo zajęcia. Jestem zbyt zmęczony. Potrzebuję spokoju. Wtedy, nalegając łagodnie, mówię do takiej duszy: chodź na chwilę, chodź, pomodlić się ze mną, właśnie teraz cię potrzebuję. Nie lękaj się porzucić dla mnie spoczynku. Ja będę twoją nagrodą. I otrzymuję tę samą odpowiedź. Biedna, śpiąca dusza, która nie może czuwać ze mną nawet jednej godziny. Uczcie się tu jeszcze, drogie dusze, że nie warto szukać ulgi w stworzeniach. Bardzo często staną się one dla was tylko źródłem rozgoryczenia, ponieważ pozostają uśpione i nie odpowiadają ani na wasze oczekiwania, ani na waszą miłość. Powróciwszy do modlitwy, upadłem znowu na twarz, uwielbiałem mego Ojca i błagałem Go o pomoc. Nie mówiłem do Niego: mój Boże, ale mój Ojcze. Kiedy serce wasze cierpi więcej, wtedy także powinniście Boga nazywać swoim Ojcem. Błagajcie Go o pomoc, przedstawiajcie Mu swe cierpienia, obawy, pragnienia i przez wasze bolesne wołanie przypominajcie Mu, że jesteście Jego dziećmi. Powiedzcie Mu, że wasze ciało jest wyczerpane, że wasze serce jest śmiertelnie ściśnięte, a wasza dusza zdaje się doświadczać, co to jest krwawy pot. Proście Go z dziecięcą ufnością i oczekujcie wszystkiego od Tego, który jest waszym Ojcem. On sam przyniesie wam ulgę i udzieli koniecznej siły do zniesienia zmartwień i cierpień, czy osobistych, czy też dusz wam powierzonych. Moja dusza smutna i opuszczona miała doznać jeszcze gorszej udręki, bo pod ciężarem ludzkich nieprawości widziałem jedynie zniewagi i niewdzięczność w zamian za tyle cierpienia i tyle miłości. Krew, która popłynęła ze wszystkich porów, a wkrótce miała tryskać ze wszystkich ran, okaże się daremna dla tylu dusz. Liczne dusze się potępią, wiele innych mnie obrazi, a całe ich mnóstwo w ogóle mnie nawet nie pozna. Miałem przelać tę krew za wszystkie dusze. Zasługi moje miały się stać własnością każdej duszy. O krwi boska, o zasługi nieskończone, daremne jesteście dla tylu, tylu dusz. Tak, za wszystkie dusze miałem wylać swą krew i wszystkie miały być kochane tą wielką miłością. Jak ta miłość do nich mogła być bardziej delikatna, bardziej czuła i gorąca? Od tylu dusz wybranych mogłem oczekiwać więcej pociechy i miłości, więcej wspaniałomyślności i zaparcia się siebie, jednym słowem, serdeczniejszej odpowiedzi na moją dobroć. Niestety, ujrzałem w jednej chwili, jak wiele z nich odwróci się ode mnie
Jedne z nich zamkną uszy na mój głos, inne go wprawdzie posłyszą, ale nie pójdą za nim. Jeszcze inne odpowiedzą przez jakiś czas nawet pewną wspaniałomyślnością na wyzwanie mego serca, ale potem zasną powoli i nadejdzie dzień, w którym powiedzą mi swymi czynami: dosyć się napracowałam, byłam wierna swym najdrobniejszym zobowiązaniom, opanowałam swoją naturę, żyłam w zaparciu się siebie. Obecnie potrzebuję więcej swobody, nie jestem już dzieckiem. Nie potrzeba mi już tylu wyrzeczeń i takiej czujności. Mogę zwolnić się od tego, co mnie krępuje. I tak dalej. Biedna duszo, zaczynasz w ten sposób popadać w sen. Wkrótce wrócę, ale ty, śpiąc, już mnie nie usłyszysz. Zaofiaruję ci moją łaskę, ale ty jej nie przyjmiesz. Czy będziesz miała siłę, aby się kiedyś obudzić? Czy nie należy się raczej obawiać, że długo pozbawiona pożywienia osłabniesz i nie wyjdziesz już więcej ze swego letargu? Dusze moje umiłowane, wiedzcie, że wielu zaskoczyła śmierć wśród głębokiego snu. Jak i gdzie się obudzili? Wszystko to uobecniło się przed moimi oczami i sercem. Co robić? Cofnąć się? Czy prosić Ojca, by mnie wyzwolił z tej udręki? Czy przedstawić Mu bezużyteczność mojej ofiary dla tylu dusz? Nie. Poddałem się znowu Jego przenajświętszej woli i przyjąłem ten kielich, aby go wychylić do dna. Uczyniłem to, abyście nauczeni tym przykładem nie cofali się przed żadnym cierpieniem. Nie myślcie, że ono jest daremne, nawet jeśli nie widzicie jego owoców. Poddajcie swój sąd Bogu i pozwólcie Jego woli działać i dokonywać się w was. Ja nie chciałem ani cofać się, ani uciekać. I choć wiedziałem, że tu, w tym ogrodzie, pojmą mnie moi nieprzyjaciele, pozostałem w nim. Bądź w pogotowiu, bym mógł cię znaleźć czujną, kiedy cię będę potrzebował. Ucałuj moje stopy i zostań w pokoju. Jestem zawsze z tobą, nawet kiedy mnie nie widzisz. Wzmocniony przez wysłańca mego ojca, ujrzałem nagle, że zjawia się Judasz, jeden z moich 12 apostołów, a za nim ci, którzy mieli mnie pojmać. Szli z kijami, kamieniami, łańcuchami i sznurami, aby mnie pochwycić i związać. Wstałem i zbliżając się rzekłem: kogo szukacie? Wtedy Judasz położył mi ręce na ramionach i uściskał mnie. Ach, Judaszu, co czynisz? Co ma oznaczać ten pocałunek? Do iluż dusz mogę również powiedzieć: co czynisz? Dlaczego mnie zdradzasz pocałunkiem? Duszo umiłowana, przed chwilą mnie przyjęłaś i raz po raz zapewniałaś mnie o swej miłości. Zaledwie jednak odeszłaś, już wydajesz mnie wrogą. Wiesz, że na tym zebraniu, które cię tak pociąga,
prowadzi się raniące mnie rozmowy, a Ty, która przyjęłaś mnie dziś rano i która prawdopodobnie przyjmiesz mnie jutro, tam właśnie tracisz drogocenny blask mej łaski. Dlaczego prowadzisz tę sprawę, która kala Ci ręce? Powiem do innej. Czyż nie widzisz, że w niegodziwy sposób zdobywasz ten zysk, to stanowisko, te wygody? Przyjmujesz i obejmujesz mnie jak Judasz, by za parę chwil, za parę godzin dać mym wrogom znak, po którym mnie poznają i pojmają. Zwrócę się także do Ciebie, duszo chrześcijańska, która mnie zdradzasz przez tę niebezpieczną przyjaźń. Nie tylko wiążesz i kamienujesz mnie sama, ale przez Ciebie zdradza mnie również inna dusza. Dlaczego mnie wydajesz w ten sposób Ty, która mnie znasz i która się chełpisz nieraz ze swej pobożności i miłości? Niewątpliwie mogłabyś osiągnąć za nią wielką zasługę, lecz czymże to jest w istocie, jeśli nie zasłoną pokrywającą Twą niegodziwość? Przyjacielu, po coś przyszedł? Judaszu, pocałunkiem zdradzasz Syna Bożego, Mistrza swego i Pana, tego, który Cię miłuje i który gotów jest Ci jeszcze przebaczyć. Ty jeden z moich 12, jeden z tych, którzy zasiedli ze mną przy stole i którym umyłem nogi. Ileż razy mogę i muszę mówić w ten sposób do dusz bardzo umiłowanych przez moje serce. Duszo ukochana, dlaczego dajesz się ponosić tej namiętności? Dlaczego pozostawiasz jej taką swobodę? Pozbyć się jej nie zawsze jest w Twojej mocy, ale ja wymagam jedynie tego, byś walczyła i opierała się. Czymże jest chwilowa przyjemność, jeśli nie 30 srebrnikami, za które wydał mnie Judasz i które posłużyły na jego zgubę? Ileż dusz sprzedało już mnie, a ile sprzeda mnie jeszcze za nędzną cenę przelotnej przyjemności? Ach, biedne dusze, kogo szukacie? Czy mnie, tego Jezusa, którego znałyście i miłowałyście? Pozwól, że powiem wam te słowa. Czuwajcie i módlcie się. Tak, pracujcie nieustannie, aby wasze wady i złe skłonności nie przeszły w stan nałogu. Co rok, a często nawet w każdej porze roku, trzeba kosić trawę. Trzeba uprawiać ziemię, aby ją użyźnić i ciągle usuwać z niej chwasty. Podobnie i dusza powinna czuwać i niezmordowanie prostować fałszywy kierunek swoich skłonności. Nie zawsze tak bywa, że tylko ciężki grzech wiedzie na najgorsze drogi. Czasem punktem wyjścia dla największych upadków jest drobna rzecz. Mała rozrywka, chwila słabości, przyzwolenie, może nieszkodliwe, ale świadczące o braku umartwienia. Przyjemność dozwolona sama w sobie, która jednak nie przystoi. Wszystko to wzrasta i mnoży się. Zaślepia powoli duszę tak, że łaska ma coraz mniejszy wpływ, a namiętność wzrasta i w końcu zwycięża. Ach,
Jakże to smutne dla serca Bożego, którego miłość jest nieskończona, kiedy widzi, jak tyle dusz na oślep zbliża się do przepaści. Pamiętaj, że to nie Twe zasługi, ale Twoja nędza i moja litość dla Ciebie pociągają moje serce. Weź mój krzyż i nie lękaj się. Nigdy nie będzie on ponad Twe siły. Zmierzyłem go bowiem i odważyłem na wadze miłości. Ach, czy Ty wiesz, jak bardzo Cię miłuję i jak bardzo kocham duszę? Dla nich posługuję się Tobą, choć bowiem jesteś mała i niewiele warta. Wykorzystuję Twą małość, utrzymując Cię w łączności z moimi zasługami i z moim sercem. Pozostań z krzyżem i cierp dla dusz i dla mojej miłości. Pocałuj ziemię i upokórz się. Jak dusze, które mnie ciężko obrażają, wydają mnie nieprzyjaciołom na śmierć, a raczej one same stają się mymi nieprzyjaciółmi, posługując się swym grzechem jako bronią. Powiedziałem Ci już o tym. Nie chodzi tu jedynie o wielkie upadki. Są też dusze, a nawet dusze wybrane, które mnie zdradzają przez swe codzienne upadki, przez niezwalczanie swych złych skłonności, przez ustępstwa na rzecz nieuporządkowanej natury, przez uchybienia wobec miłości, wobec posłuszeństwa, milczenia i tak dalej. Więc jeśli moje serce cierpi na skutek grzechów i niewdzięczności świata, to o ileż bardziej odczuwa zniewagi, które pochodzą od dusz bardzo umiłowanych. Pocałunek Judasza dotknął mnie tak boleśnie dlatego, że był on jednym z moich 12 i że od niego, jak od innych, oczekiwałem więcej miłości, pociechy i delikatności. O dusze, które wybrałem jako miejsce mego wypoczynku i ogród mej rozkoszy, od Was oczekuję dużo więcej miłości, serdeczności i delikatności niż od innych, które nie są tak ściśle ze mną zjednoczone. Wy macie być balsamem gojącym moje rany. Macie otwierać moje oblicze, ocierać moje oblicze, skalane i zniekształcone. Macie mi pomóc w oświeceniu tylu zaślepionych dusz, które w ciemnościach nocy chwytają mnie i wiążą, aby mnie poprowadzić na śmierć. Nie zostawiajcie mnie samego, przebudźcie się i przyjdźcie modlić się razem ze mną, bo oto moi nieprzyjaciele zbliżają się. Kiedy żołnierze zbliżyli się, aby mnie pojmać, powiedziałem im: oto jestem. Słowa te powtarzam także duszy, która zbliża się do niebezpieczeństwa i pokusy. Oto jestem, tak, to ja jestem. Chcesz mnie zdradzić i wydać, lecz zapomnijmy o tym. Choć jestem Twym ojcem i jeśli chcesz, masz jeszcze czas. Ja Ci przebaczę. Ja zwiążę Cię więzami mojej miłości, byś mnie już nie wiązała swymi grzechami. Przyjdź. Jam jest ten, który Cię miłuje, ten,
który wylał wszystką krew za Ciebie. Współczuję Twej słabości i z czułością czekam, aby Cię wziąć w swoje ramiona. Przyjdź, duszo oblubienicy mej, duszo mego kapłana. Jestem miłosierdziem nieskończonym. Nie lękaj się, nie będę Cię karał, nie odepchnę Cię, otworzę Ci serce i jeszcze czulej będę Cię kochać. Obmyję Twe plamy w krwi moich ran. Odzyskasz swą piękność i staniesz się podziwem dla nieba, a serce moje spocznie w Tobie. O, co za smutek, gdy po takim wezwaniu dusze zaślepione i niewdzięczne wiążą mnie i prowadzą na śmierć. Kiedy Judasz dał mi zdradziecki pocałunek, wyszedł z ogrodu i zrozumiawszy ogrom swej zbrodni, popadł w rozpacz. Któż zmierzy moją boleść, jakiej doznałem, kiedy ujrzałem mego apostoła idącego na wieczną zgubę? Nadeszła tymczasem godzina, kiedy dając żołnierzom wszelką swobodę, oddałem się im z uległością baranka. Zaciągnęli mnie natychmiast do domu Kajfasza, gdzie zostałem przyjęty z szyderstwami i obelgami i gdzie jeden z pachołków wymierzył mi pierwszy policzek. Pierwszy policzek. Uprzytomnij sobie to dobrze. To cierpienie nie było boleśniejsze od biczowania. Nie, bez wątpienia. Ale w tym pierwszym policzku ujrzałem pierwszy ciężki grzech dusz trwających w stanie łaski aż do chwili popełnienia go. A po pierwszym tyle innych. Ileż dusz wciągniętych przez przykład to samo niebezpieczeństwo, a może nawet doprowadzonych do tego samego nieszczęścia, do śmierci w stanie ciężkiego grzechu. Spędź ten dzień na wynagrodzeniu i modlitwie, aby wiele dusz mogło zrozumieć, dokąd wiedzie je droga, którą podążają. Ach, naśladujmy tę słodką i cichą ofiarę. Ileż to niestety grzechów i nieprawości w życiu naszym. Wejdźmy głęboko w serce nasze i zróbmy surowy przegląd naszych myśli, słów, spraw, całej smutnej przeszłości naszej. W głębokim skupieniu jęczmy na widok grzechów naszych i módlmy się. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Psalm 129. Z głębokości wołam ku Tobie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Niech się nachylą uszy Twe na głos błagania mego. Jeśli zważać będziesz na nieprawości, o Panie, Panie, któż się ostoi? Ale u Ciebie jest miłowanie. Przetoż, ufny w słowa zakonu Twego, ja czekam na Cię, o Panie. Czeka dusza moja na słowo Jego. Dusza moja oczekuje na Pana. Od straży porannej aż do nocy niechaj nadzieję ma Izrael w Panu. Bo u Pana Boga jest miłosierdzie i obfite u Niego odkupienie,
a On odkupił Izraela ze wszystkich nieprawości jego. O Jezu, przez ten śmiertelny smutek, jaki Cię przenikał w ogrodzie oliwnym na widok nieprawości naszych, racz w sercach naszych wzbudzić serdeczny żal za wszystkie grzechy całego życia naszego i mocne postanowienie już Cię nigdy nie obrażać. Przepuść nam, Panie, przepuść wszystkim grzesznikom. Przepuść, Panie, przepuść ludowi Twemu, a nie bądź na nas zagniewany na wieki. Nie zapominajmy o tym, że i nam przyjdzie kiedyś stanąć przed Trybunałem Bożym. I przygotujmy się zawczasu na całą surowość sądu, bo jeżeli to na zielonym drzewie się dzieje, cóż dopiero stanie się suchym. Bądźmy pobłażliwi i miłosierni nie dla siebie, ale dla braci naszych. Nie sądźmy ich, a nie będziemy sądzeni. Pamiętajmy o tym, że jaką miarą mierzymy innym, taką i nam będzie odmierzone. Psalm 50. Zmiłuj się nade mną, Boże, według wielkiego miłosierdzia swego, a według mnóstwa litości swojej zgładź nieprawość moją. Obmyj mnie od nieprawości mojej i od grzechu mojego oczyść mnie, albowiem ja znam nieprawość swoją i grzech mój jest zawsze przede mną. Tobie samemu zgrzeszyłem i złość przed Tobą popełniłem, abyś Ty się okazał sprawiedliwym w wyrokach swoich i zwyciężył, gdy ludzie sądzą Cię. Bo oto w nieprawości jestem poczęty i w grzechu poczęła mnie matka moja. Bo oto Ty miłujesz prawdę, tajemne i skryte rzeczy mądrości swej objawiłeś mi. Pokrop mię chyzopem, a będę czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Daj mi usłyszeć radość i wesele, a rozradują się me kości skruszone. Odwróć oblicze swe od grzechów moich i zgładź wszystkie nieprawości moje. Serce czyste stwórz we mnie, Boże, i ducha prawego odnów we mnie. Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i Ducha swego Świętego nie odbieraj ode mnie. Przywróć mi radość z oglądania zbawienia Twego i duchem możnym wzmocnij mnie. Uczyć będę grzeszników dróg Twoich, a bezbożni nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od krwi przelanej, Boże, Boże zbawienie moje, a język mój z radością będzie wysławiał wierność Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje opowiadać będą chwałę Twoją. Ofiarą Bogu wdzięczną jest duch skruszony, skruszonym sercem i upokorzonym, Boże, nie wzgardzisz. Zlituj się, Pani, nad Syjonem w dobroci swej. Spraw, niech się odbudują mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz ofiary prawe, dary i całopalenia. Wtedy kłaść będą ofiary na ołtarzu Twym. W Tobie, Panie, nadzieję położył. Nie będę zawstydzony na wieki.
przez Twe opuszczenie w ogrójcu. Miej litość, o Jezu, nad tymi, których serca przygniata smutek i strapienie. Pociesz ich, podtrzymaj i uświęć w ich doświadczeniach. Zmiłuj się także, o Panie, nad konającymi i nad nami w tej strasznej ostatniej godzinie, kiedy nam przyjdzie stanąć przed Tobą i usłyszeć wyrok, który nas albo na wieki uszczęśliwi, albo na wieki potępi. O najłaskawszy Jezu, miłośniku dusz, błagam Cię przez konanie Najświętszego Serca Twego i przez boleści Matki Twej niepokalanej, obmyj we krwi Twojej grzeszników całego świata, co teraz konanią ją i dziś jeszcze umrzeć mają. Serce Jezusa konające, zmiłuj się nad konającymi. Bolesne serce Maryi, módl się za konającymi. Złączmy naszą nędzną ofiarę z ofiarą Pana Jezusa na ołtarzach naszych. Oddajmy poświęcenie za poświęcenie, miłość za miłość zranionemu sercu Jezusa. Módlmy się litanią o męce Pańskiej. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu, za 30 srebrników sprzedany, zmiłuj się nad nami. Jezu, trzykrotnie do Ojca się modlący, zmiłuj się nad nami. Jezu, krwawy pot wylewający, zmiłuj się nad nami. Jezu, przez anioła umocniony, zmiłuj się nad nami. Jezu, od Judasza pocałowaniem wydany, zmiłuj się nad nami. Jezu, pojmany i związany, zmiłuj się nad nami. Jezu, przed Ananasza i Kajfasza stawiony, zmiłuj się nad nami. Jezu, przez fałszywych świadków oskarżony, zmiłuj się nad nami. Jezu, na śmierć osądzony, zmiłuj się nad nami. Jezu, obrwany i policzkowany, zmiłuj się nad nami. Jezu, po trzykroć od Piotra zaprzany, zmiłuj się nad nami. Jezu, od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany, zmiłuj się nad nami. Jezu, w białą szatę przyodziany, zmiłuj się nad nami. Jezu, nad Barabasza pogardzony, zmiłuj się nad nami. Jezu, przed Piłatem niesłusznie oskarżony, zmiłuj się nad nami. Jezu, okrutnie biczowany, zmiłuj się nad nami. Jezu, cierniem koronowany, zmiłuj się nad nami. Jezu, od żołnierzy oprwany, zmiłuj się nad nami. Jezu, na śmierć krzyżową osądzony, zmiłuj się nad nami. Jezu, krzyż ciężki dźwigający, zmiłuj się nad nami. Jezu, do krzyża gwoździami przybity, zmiłuj się nad nami. Jezu, z niezbożnymi łotry ukrzyżowany, zmiłuj się nad nami. Jezu, żółcią i octem napawany,
zmiłuj się nad nami. Jezu, za krzyżujących modlący się, zmiłuj się nad nami. Jezu, łotrowie raj obiecujący, zmiłuj się nad nami. Jezu, Matkę swą Janowi Świętemu polecający, zmiłuj się nad nami. Jezu, do Ojca o ratunek wołający, zmiłuj się nad nami. Jezu, duszę w ręce Boga Ojca oddający, zmiłuj się nad nami. Jezu konający i za nas umierający, zmiłuj się nad nami. Jezu, włócznią po śmierci przebity, zmiłuj się nad nami. Jezu, z krzyża złożony i pogrzebiony, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. Od potępienia wiekuistego wybaw nas, Panie. Od wszystkiego złego wybaw nas, Panie. Przez ciężką mękę swoją wybaw nas, Panie. Przez śmierć i krew najświętszą Twoją wybaw nas, Panie. Przez miłość, którąś nas ukochał, wybaw nas, Panie. Przez boleść Matki Twej pod krzyżem stojącej, wybaw nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Wielkie ciemności się stały, gdy ukrzyżowali Jezusa, a około godziny 9 zawołał Jezus głosem wielkim: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Kłaniamy się Tobie, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, albowiem przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Wejrzyj, prosimy Cię, Panie, na ten lud Twój, za który Pan nasz Jezus Chrystus nie wzbraniał się podać w ręce grzeszników i śmierć podjąć krzyżową, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Ojcze niebieski, któryś tak umiłował świat, żeś dla niego wydał i poświęcił Syna swego jednorodzonego, błogosławimy Cię i wielbimy za to niepojęte miłosierdzie. Nie umiemy tego godnie uczynić. Przez serce najświętsze tej ofiary miłości składamy Ci nieskończone i wieczne dzięki. A Ty, o Zbawicielu świata, o miłości nasza, ofiarująca się na ołtarzu krzyża, bądź pochwalony, bądź wysławiony po wszystkie wieki wieków za to, żeś się poświęcił za zbawienie biednego stworzenia swego. Przez serce Maryi niepokalane, ofiarujące się u stóp krzyża, przez ten niewymowny głos tej Matki składamy Ci wieczne dzięki i przyrzekamy Ci, o Jezu, strzec się grzechu, zwyciężać nasze grzeszne skłonności, łamać nasz wrodzony wstręt do dobrego.
odrywać się od świata i jego fałszywych uciech, powtarzając: miłość Boża zwyciężyła mnie. Ona jedynie posiadać będzie serce moje. Módlmy się tajemnicą pierwszą bolesną. Agonia Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wwódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami, wrogami Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Święty Józefie, opiekuj się nami. Święty Michale Archaniele, przybywaj nam na pomoc. O Panie Jezu, spraw, niech łaska tej tajemnicy spłynie do serc naszych i napełni je całkowitym poddaniem naszej woli, woli Bożej i prawdziwym żalem za nasze grzechy. W intencjach Ojca Świętego, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi najmilszemu nas oddawaj. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwościom i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę i przyjęte rozwiązanie.